Ile ścian ma figura przedstawiona na poniższym rysunku? Zatrzymajcie ten film i spróbujcie sami odpowiedzieć na to pytanie. Ok, zakładam, że przynajmniej spróbowaliście. Zróbmy to teraz razem. Pomożemy sobie kolorami. Tu mamy jedną ścianę z tyłu. Ta figura jest półprzezroczysta. Na tym rysunku przerywaną linią zaznaczone są niewidoczne krawędzie. Te, które znajdują się z tyłu, a kolorami zaznaczam ściany, tak jakby cała figura była zrobiona z przezroczystego szkła. To jest pierwsza ściana, tak samo z tyłu, ale z prawej strony ściana numer 2, dalej mamy trójkątną ścianę na górze numer 3, taki sam kształt ma ściana na dole podstawa, na której figura stoi ściana numer 4. I pytanie za sto punktów czy to już wszystko? Wygląda, jakby już wszystko było pokolorowane. I tu trzeba trochę uważać, żeby nas nie zmyliło wyobrażenie przestrzeni na płaszczyźnie. Bo jest jeszcze jedna ściana to ta ściana z przodu figury, przez którą widzimy wszystkie pozostałe jeszcze ta ściana. Przez nią widzimy ściany 1, 2 i 4 czyli mamy ścianę numer 5. Ta figura ma 5 ścian. Zróbmy kolejny przykład, ale zamiast ścian policzmy krawędzie. Ile krawędzi ma figura przedstawiona na poniższym rysunku? Zatrzymajcie film i spróbujcie sami. No to po kolei. Krawędź to ten element, który łączy dwie ściany. To jest krawędź. Ponumerujmy krawędzie pierwsza. Z tyłu kolejna. Jak poprzednio, figura jest przezroczysta, więc widzimy też krawędzie z tyłu figury. To jest druga krawędź. Tutaj trzecia krawędź. Tu mamy czwartą krawędź. Tutaj piąta, szósta, została ta z przodu siódma i z boku ósma krawędź. Czyli ta figura ma 8 krawędzi. Nie wiem jak wam, ale mnie pomaga rysowanie i zaznaczanie kolorami, bo wtedy wiadomo, że nie pominę żadnej krawędzi ani nie policzę żadnej krawędzi podwójnie. Jeżeli jesteście ciekawi, możemy na koniec policzyć też ściany tej figury. Jedna ściana z tyłu, druga ściana też z tyłu. Trzecia ściana to podstawa, ta na której figura stoi, ma kształt prostokąta, czyli mamy razem już trzy ściany i jeszcze dwie ściany z przodu. Tu mamy ścianę, przez którą widzimy tył figury, i tu też jest przezroczysta ściana ściana numer 5 czyli ta figura ma pięć ścian. Jedna z tych ścian jest prostokątna, podstawa, a pozostałe cztery to trójkąty. Razem tworzą piramidę. Taka figura w matematyce nie nazywa się piramida, ma inną nazwę, ale o tym będziemy mówić później. Figura przedstawiona na rysunku ma 8 krawędzi i 5 ścian.